czy w Olsztynie. Jest to pub kuźnia muzycznych klimatów na Starówce, naszej pięknej olsztyńskiej. Jest to impreza, pierwszy oficjalny vape spot warmińsko-mazurski. Impreza dla palaczy właśnie e-papierosów. Polecamy zdecydowanie. Chcemy na waperów. Mamy tutaj trzy konkursy. Jest to Cloud Chasing, The Best Liquid, to Warne Mazury i nasz ostatni konkurs na Vape Tricks. Mamy jeszcze stand-up zaplanowany. Generalnie bardzo fajna impreza. Myślę, że trochę nas przerosła pod względem ilości ludzi, bo naprawdę jest strasznie zadymione. Czy Big Fury jest z nami? Przywitajcie się, Big Fury! Przywitajcie się porządnie! Brawa na Big Fury! Na razie chciałem wam wszystkim podziękować za przybycie. No i co? I otwieramy, tak? Otwieramy. Wielkie brawo! Jest nasz olsztyński sponsor, o, stał. Widzicie, wiedział, że o nim będę mówił specjalnie do niego wygodnie. Jest Silent Inc, sponsor naszych nagród za pierwsze miejsca. To za to dalej wymieniać sponsorów, co? Nie, bo z Mister Escape'a tego nie ma niestety, ale brawa dla Mister Escape'a. Nie, boks. Wuuu! Po co ta ekspresja? Ależ ekspresja, nie? Siada, cicha. Nie wiem, czy Game Over już dotarł, ale chyba jeszcze nie dotarł Game Over. A Game Over sponsoruje dla was bony na gierki. Więc będziecie mieli co robić, mówiąc. Dostaliście zresztą na wejściu zniżki na gierę do Game Overa. Część z was przynajmniej, bo były limitowane. I Kuba Designiem, czyli jest Kuba Ostaszewski, Kuba zrobił nam plakat, gdzieś też zaginął. Dobra, panowie, jesteście gotowi? Ja bym poprosił przewodniczącego drzwi o przygotowanie liquidu przygotowanego specjalnie na... Pamiętajcie, że Cloud Chase robimy na liquidzie dostarczonym przez nas. Panowie, zasady wam znamy, tak? Stajemy plecami do siebie. Na 3-4 puszczamy chmury. Na boki. Jury ocenia, kto miał największą. Przewodniczący podaje wynik. Wszystko jasne. Miejsce trzecie. Miejsce trzecie dostaje od naszego sponsora Game Over, sklepu z grami na konsolę i serwisem konsol. Dostaje bon na 5 dyszek na gierę. Trzecie miejsce Jakub Terlikowski. Brawo! Brawo! Dobra, wydłucham. No, oczywiście też trzecie miejsce, 10 wybranych liquidów z marki Pink. Z naszej półeczki. Małem jak mogły. Widać cienko. Bo nie mogłem. Dobra, słuchajcie, miejsce drugie. Miejsce drugie od sponsora, od Joya, sieci sklepów olsztyńskich z papierosami. Robię co mogę, no. Większości ludzi tutaj znanych. Robię co mogę, no. Drugie miejsce.
MK Tank i oczywiście, zaraz, przepraszam, spadamy do trzeciego i do drugiego miejsca. Rabat 10% do rozpadu naszego sponsora. Miejsce drugie. Miejsce drugie dają Tałacznik. Brawo! To właśnie hit tak mam wystarczająco tanku. No i co? Pierwsze miejsce, ja bym prosił Praxa, żeby wręczył, Łukasz też, żeby wręczył dla pierwszego miejsca. To jest mój pomysł? Dobra, Praxu da radę. Pierwsze miejsce od sponsora, od Silent Ink Tattoo, od studia tatuażu naszego z Olsztyna, nawet trafiło na wydzielanego. Przypadkiem niechcący. Nie chcę wytrzymać się za rękę, stary. No podtrzymaj go za rękę. Pierwsze miejsce Wilku, w nagrodę otrzymuje 200 zł na tatuaż. Liquidów Pink Fury, dostanę zniżki do Rosala, uścisk prowadzącego i buziaka od mroza. No słuchajcie chłopaki, no słuchajcie, no, ja uważam, że minuta ciszy zastąpi kilkadziesiąt słów, tak? Ja gratuluję tutaj wygranemu za zajęcie pierwszego miejsca. Gratuluję Tabacznikowi za zajęcie drugiego miejsca. No i gratuluję jeszcze Kubie. Gratuluję Kubie za zajęcie trzeciego miejsca. Zapraszam wszystkich po odbiór nagród. Do Micha. Wybierzcie sobie liquidy z marki Pink Fury. No i co? Życzymy wspaniałej zabawy. Jak się podoba spot? Jak się podoba spot? Licior? Fajne liquidy, kiedy się dostaje na gwiazdę. Nie rób tutaj reklamy, kolego. Jak się spot podoba? Panie, halo. Co tam? Jak się podoba spot? Zajebiście. Zajebiście? To masz. Dzięki, stary. Jak się podoba spot? Dobrze, jest elegancko. Atmosfera dobra, ludzie dobrzy. Wszystko git. Zajebiście. Ja bym jeszcze więcej takich prosił spotów. No, więcej. Dobra. Ale już tutaj zaraz zaczynamy. Tabacznik z Tabacznika i Roman z Romana. Jakby to nie brzmiało. Miejsce trzecie, Wilku, tym razem nie wygrałem, sorry, ale dla ciebie... Pierwsze od tyłu. Pierwsze od tyłu, od naszych sponsorów masz. 5 dyszek na 1. Będziesz grał w grę.
Masz 10% na instrumenty. Czekasz, aż się wyjdziesz na lewach. To nie jest tylko tak, że nie masz, tak? I masz minus 10% na... Ja mam 20. Dobra. A drugie miejsce. Drugie miejsce. Potrzymajcie się za rączkę, tak pięknie razem wyglądacie. Myśleliście uczuć? Tak. Alus, dobra. A drugie miejsce. Wspólne pierwsze! Bardzo znaczy drugie miejsce. Drugie miejsce, wiecie co, też było jednogłośnie. Drugie miejsce. Saciej! O! Saciej, drugie miejsce! Saciej! Brawa! Brawa na Sacieja! Dla ciebie Flita. Dla ciebie też rabaty do Rockfana, rabaty do Game Overa. Gratuluję. No i czwarte miejsce, Emil. No, pierwsze miejsce w związku z tym, że czwarty zawodnik jest nowo. Pierwsze miejsce Emil. Emil, dla ciebie jest nagroda na wypadek. Brawo! Rabaty i minus 50% do Mr. Skype'a i łóź z prezesów. Chcielibyśmy generalnie bardzo podziękować naszym wszystkim sponsorom i partnerom. Organizuję to razem z moim kolegą Bartkiem Romanem, razem z moją kobietą Janą Banaszek oraz kobietą Romana, Asią Romanową, niech będzie. Wpadliśmy na taki pomysł w sumie dwa tygodnie temu, coś takiego. I po prostu czemu by tego nie zrobić u nas, czemu nie zrobić by tego w Olsztynie? Od razu naszym sponsorem strategicznym stała się firma Pink Fury. Jeżeli chodzi o innych sponsorów, sponsoruje nas również Silent Ink, nasze olsztyńskie studio tatuażu, które zapewniło nam 3 vouchery na po 200 zł dla każdego zwycięzcy, każdego z 3 konkursów. Wspiera nas również Kuźnia Pub. Po prostu udostępnili nam lokal. Fantastycznie. Oraz firma Joy, olsztyńska firma, która sprzedaje e-papierosy. Nasz taki rodzinny sklep, w którym się wszyscy praktycznie zaobserwowaliśmy. Co jeszcze mogę powiedzieć o sponsorach? Sponsorzy tak naprawdę znaleźli się również z sklepu stricte muzycznych, gdzie znajdziemy instrumenty takie jak Rockfan, z Mr. Escape. Jest to też fajna inicjatywa, gdzie wchodzimy do różnych 3 pokoi i po prostu trzeba się z niego wydostać, prawie chwilę. Ogólnie naprawdę spotkaliśmy się tutaj z wielkim zainteresowaniem i z uśmiechem na twarzach ludzi, którzy po prostu słyszeli gdziekolwiek o tym. Tak naprawdę od 3 dni nie śpię, bo odpisuję tylko na fejsie różnym ludziom, jak to mogą wejść na nasz wave spot, gdzie mogą znaleźć informacje, jak to wszystko będzie wyglądało.